Witam Państwa, mamy kolejny film. Tym razem właśnie nie tyle wiatraki w tle, co kanały. Zresztą to jest kraj kanałów. Akurat tych kanałów jest tutaj bardzo dużo. Akurat widzieliśmy, że tutaj przy tym takim leciutkim, malutkim, powiedzmy, spiętrzeniu, no to akurat zrobimy tutaj film. I chcę Państwu opowiedzieć dzisiaj, to jest taki główny temat, kwestia narodowej tożsamości. A oczywiście to nie żadna Ameryka, ale chodzi o to, że zwróciłem parę dni temu uwagę na to, w jaki sposób walczy się z tą tożsamością. Widzicie, dlaczego ta tożsamość jest tak ważna? Bo tak ważne jest wasze myślenie, nasze wszystkich myślenie i różnej maści hybrydy starają się tą historię zakłamać, nawet przy argumentacji, że internet jest na przykład zawalony dowodami na to, że istniała Wielka Lechia, to była potężna, gigantyczne państwo federacyjne między Atlantykiem, Oceanem Indyjskim, zaraz powiem dlaczego Ocean Indyjski, i Oceanem Spokojnym, czyli to była Polska od oceanu do oceanu, taki zwrot. Ja już 2 lata temu się też historią zajmowałem, zresztą historia to jest mój konik. No i chciałem Państwu powiedzieć, i co mnie rzuciło mi się w oczy, jak niektóre hybrydy z tytułami profesorskimi potrafiły powiedzieć, że Wielka Lechia, mimo tej masy dowodów, że nie ma dowodów, że to są ubeckie Żygowiny. Takie coś znajdziecie, zróbcie sobie do YouTube'a ubeckie Żygowiny, nie? No to wam wyskoczy hybryda, która to serwuje i to nawet, słuchajcie, tu nawet różne inne portale, takie historyczne, sensacyjne, też po prostu pokazują jeszcze inną stronę tych dowodów. Już nie mówiąc o kronikach, które kiedyś robił jeden pan z Kanady. Ja robiłem 2 lata temu też filmy historyczne. Państwu szereg tych filmów zalinkuję, tych moich filmów na ten temat. Jakie są dowody, że ta Wielka Lechia istniała. To było Polonorum Imperia. Ale co tutaj chcę powiedzieć, dlaczego to było do oceanu, do oceanu? Jeszcze powiedziałem tą kwestię tego Oceanu Indyjskiego, nie? Otóż Indie też były zajęte przez Polaków. Oni, wiadomo, w Nepalu, wiecie co, takie właśnie dzieci są. Są takie filmy na YouTubie, jakie są dzieci tam wyglądają i tak dalej, nie? Takie z niebieskimi oczami. Hindusi są też tacy dziwni, biali i tak dalej. Ale dlaczego właśnie o tym Oceanie Indyjskim powiedziałem? To jest główny w sumie argument i chciałem, ja już Państwu chciałem to dawno kiedyś powiedzieć, tylko nie było okazji. Akurat też jest okazja, ponieważ z tą historią się walczy, czyli z tożsamością. Jeżeli mamy człowieka, który ma określoną tożsamość, on się czuje mocny psychologicznie. On nie jest zgnębiony. Nawet jeżeli są negatywne jakieś informacje, wydarzenia, to on się czuje mocny, bo on zna swoją tożsamość. On jest genotypem, tak? Polacy, genotyp Boga. Natomiast z nami walczy genotyp, hybrydzki genotyp diabła. To jest tak zwana linia rodowa Nemroda. O, to mówię o linii rodowej, kto to jest i tak dalej. Też Państwu zalinkuję. To są stare moje filmy, niektórzy już wiedzą, o co chodzi. Ale teraz, jak to zauważyłem, i Państwo też napisali komentarz. Napisali się komentarz właśnie, w którym, żeby zrobić coś właśnie tego, no to ja dałem taki przykład. No, jak się walczy z tożsamością Polaków. No walczy się. Mówi się, nie było żadnej Wielkiej Lechii. Dowodów masę, ale nie ma dowodów, nie? To jest w upór. No jest, powiedzmy, ciemno. Ale robią to autorytety i tak dalej, ponieważ no, chodzi o to, żeby tą tożsamość, to poczucie narodowości, tej poczucie historii gigantycznej, której się nikt nie może pochwalić, żeby ją zgubić, wyniszczyć, żeby ludzie o tym nie wiedzieli. Mało tego, te hybrydy są na tyle jeszcze bezczelne, bo one są sterowane innymi hybrydami. One jeszcze podróżują do Stanów Zjednoczonych, wydrukują książki i popychają swoje pierdoły w Stanach, w Kanadzie, nawet w Wielkiej Brytanii. A więc wszędzie po prostu pilnują, jak się pilnuje tych Polaków, czyli pilnuje się sposobu myślenia Polaków, żeby właśnie zbić ten sposób, żeby nie było tego poczucia narodowej tożsamości, pochodzenia i tak dalej. Żeby to w jakiś sposób stłamsić. Posłuchajcie, tak tłamszono tą historię przecież przez czasach komuny, nie? A dlaczego wracamy do Oceanu Indyjskiego? Jest tam taka wyspa, która się nazywa Ceylon. Nie? Mamy też herbatę ceylońską.
Ale dlaczego akurat mówię o tej wyspie? Otóż zmarła już pani Andreas, swojego czasu była dość bogatą kobietą. Prowadziła firmę, bardzo prężną, reklamową we Wrocławiu. I ona miała środki, żeby sobie wędrować na Ceylon. Ale na Ceylon, wiecie co, można pojechać do hotelu, wypływać się w basenie, ewentualnie w jakimś morzu i po prostu do samolotu fru z powrotem. Ale ona robiła coś innego. Ona penetrowała interior. I co ją szokowało? Ona przychodzi do jednej wsi, do drugiej wsi, tam w ogóle cały, spenetrowała cały interior i ona zauważa jedną rzecz. Tam są biali. Mało tego, to nie są tacy biali. Oni wyglądają jak my. I co robią Polacy na Ceylonie? To jest najciekawsze. Dlatego, ponieważ Ceylon został swojego czasu podbity przez Polaków. Tak samo jak Indie. Weźmy sobie takie inne portale, które mówią na ten temat, albo rzućcie sobie hasło tam do YouTube'a, właśnie Imperium Wielka Lechia, no tam wyskoczą, no sobie pooglądajcie, bo jeszcze są świeższe argumenty, nie tylko te, które ja robiłem dwa lata temu, jeszcze są, czy też kroniki, które często czytował pan Szydłowski, a więc tego jest bardzo dużo. Ja robiłem akurat kwestię muru chińskiego i tachę polskiego, nie chińskiego. I tak dalej, nie? Ale to wszystko widzimy, jaki jest ogromny wysiłek Hebry, żeby zachować historię, czyli walczy się z tożsamością, ze sposobem myślenia. Bo słuchajcie, tak jak myślimy, dlaczego z tym się walczy? Tak jak myślimy, to tak będzie. Jak myślimy, to tak się stanie. Myśl jest emanacją energii, która się zamienia w materię. To powstaje w ten sposób, że my myślimy, rozmyślamy, powstaje element twórczy, który się ziści. Jest to tak zwany element tak zwanego sekretu, ale to już tutaj, słuchajcie, to jest oddzielny temat, ale ponieważ hybrydy doskonale wiedzą, demony też oczywiście, dlatego się nasyła takich różnych profesorów, którzy mówią na przykład ubeckie Żygowiny, o, coś takiego, albo drugi jedzie do Londynu, taki powiedzmy pisarz i aktor, który będzie mówił, że nasze korzenie to jest jakaś słowiańszczyzna, ale jaka? Kult. Starożytne kulty po prostu słowiańskie, które były kultami demonicznymi i tak naprawdę oni popychają demonizm. Ale oni jadą do Londynu, jadą powiedzmy do Manchesteru i tak dalej, tam popychają pierdoły swoje, hybryckie, po prostu, bo realizują cele demoniczne. I w ten sposób walczy się, widzicie, dlatego się jeździ, powiedzmy, jeżdżą, proszę bardzo, tu, Toronto, powiedzmy, tam, Chicago i tak dalej, wszędzie się jeździ, po prostu drukuje się książki różne, czasopisma, po to, żeby zbić tą, żeby Polacy nie myśleli o swojej tożsamości, o swojej historii. Bo tak, żeby nie myśleli, dlaczego ta historia taka była? To jest następne pytanie. Widzicie, jak to się ciągnie, słuchajcie, jak są bogacia te tematy. To nie jest taka prosta sprawa, żeby w jednym filmie wszystko zamknąć, jak niektórzy by chcieli, bo za mało gadam. Już ja, słuchajcie, gadać to ja mogę dużo, ale po prostu wszystko musi mieć sens i praktyczną wartość. Tak samo praktyczna wartość. Otóż, kiedy mamy odpowiednie myślenie, to poczucie narodowej tożsamości, wtedy będziemy się czuć bardzo dobrze. My będziemy mieć tak zwane pozytywne myślenie, które pozwoli nam przetrwać różne przeciwności. Proszę zwrócić uwagę, ile elementu propagandowego wkłada się w 23 września. My dzisiaj mamy 20 września, nie? No i co? Słuchajcie, no tutaj powiedzmy, 23 ten kanał to powinien się zagotować, nie? Właśnie powinien zagotować, to w ogóle powinna być jedna wielka rozpadlina przez tą wiochę i tak dalej, albo jakieś pożogi i tak dalej. Proszę zwrócić uwagę, jak silna jest propaganda, że niektórzy myślą, no może rzeczywiście, tak wszyscy gadają, to może się coś stanie, tak, i tak dalej. Słuchajcie, to się tak stanie, jak będziecie tego chcieli, jak będzie chciała propaganda. Bo oni chcą to, żebyście wy o tym myśleli i wy w ten sposób napędzacie to, co się ma stać. To tak wygląda, to tak działa. Jak myślicie, tak będzie. Jak po prostu będziecie myśleć o Armagedonie, to byście go mieli, słuchaj, w takiej czy innej formie. Tak to wygląda, niestety. Jak będziecie myśleć zupełnie o innych rzeczach, o, coś tu nie, tak, będziecie myśleć o innych rzeczach, to się nie stanie. No proste. Może zmienicie swoją rzeczywistość dookoła siebie.
No, niektórzy specy od sekretu mogą mi później zaraz zarzucić, no tak, tak, ktoś by chciał od razu tutaj, nie? Ale to jest tylko wybiorczy element i to wyrwane w ogóle z całości kontekstu. Że myślenie o tym powoduje to, że będziesz miał więcej i tak dalej, nie? Ale to jest jeszcze oddzielny temat, ale to muszę trochę szerzej powiedzieć, ale to nie w tym odcinku, ponieważ tu chcę poruszyć kwestię tej tożsamości. I teraz tak. Czyli Wielka Lechia istniała od oceanu do oceanu. I teraz ktoś nam chce to zabrać. To hybrydy. I to, jak mówiłem na tych przykładach, robią to Nordenusa. Na Beszczela. Na Beszczela hybrydy chcą to właśnie zabrać Polakom. W ten sposób walczy się z Polakami. A więc to jest odpowiedź na to, co Państwo piszecie w komentarzach. Ja chcę robić filmy, bo słuchajcie, Wy jesteście kopalnią pomysłów. Wasze komentarze, ja lubię bardzo dobrze, jak że piszecie. Pytacie o różne rzeczy i tak dalej, nie? Poza tym też, słuchajcie, ja pisałem, że na przykład są niektórzy Bystrzaki, nie? A są Bystrzaki, ponieważ jesteście Bystrzakami, ponieważ po prostu myślicie. Hybrydy dobrze wiedzą, że z ludźmi są problemy, ponieważ nie można ich w jakiś sposób wykręcić. Prędzej czy później oni starają się jakoś tych Polaków wykręcić, ale to nie zdaje egzaminu na dłuższy czas, bo po prostu internet jest, każdy 10 razy, 16 razy sprawdzi, sobie wyciągnie wnioski i tak dalej, się nie da się wykręcić. Ale na przykład, ja to widzę na przykład też po sobie, też próbowano właśnie ze mną szczęścia, tutaj właśnie z tą, z tym Bogiem Matką, nie? Bóg nie wymaga określania żadnej tożsamości jego płciowej, czy on jest on, ona, ono i tak dalej. Tego nie wymaga, tak samo jak nie wymaga po prostu, żeby on jakiekolwiek imię posiadał. Też nie wymaga. Owszem, myśmy to przewalcowali po prostu w jeden wieczór, na jednym tarasie przez parę godzin. Musieliśmy po prostu przewalcować te tematy, ponieważ chciano mi właśnie to wkręcić, nie? Wprowadzić, wkręcić i tak dalej. Nie udało się. Dlaczego? Bo z ludźmi ten numer nie wychodzi. Nie można, po prostu argumentacja ma jedną cechę podstawową. Logika zawsze jest mordercza. I po prostu każdy blef to jest jak świnia. Ktoś widział, czy świnia mogłaby daleko uciec? Nigdy nie ucieknie daleko. Zawsze ją dopadną. Nie ma szans. I to jest dokładnie to samo. Każdy blef to jest po prostu, to jest tylko kwestia jakiegoś czasu. Oni hybrydy doskonale o tym wiedzą. Że to jest każdy blef i on prędzej czy później po prostu się nie oprze. Bo ktoś zrobi film, ktoś powie, ktoś dementuje, pokaże dowody i tak dalej. Ja Państwu tutaj w opisie to zalinkuję wszystko, co się da. Jeszcze raz. Chociaż część Państwo już to obejrzeli i tak dalej. A więc widzimy, w jaki sposób walczy się i niszczy się w jakiś sposób. Niszczy się historia. Czyli tutaj działa taka hybrydzka zasada, którą stosują hybrydy. Bardzo długo stosują. Kto ma władzę nad przeszłością, to ma władzę nad teraźniejszością. A ten, który ma władzę nad teraźniejszością, to ma władzę nad przyszłością. Tylko cały wiz polega na tym, że ta zasada powoli się już zarzyna jak świnia. Powiem wam dlaczego. Ponieważ kwestia przyszłości jest kwestią tego, który mieszka w kuli. I teraz, jeżeli my, tak jak mówiłem w poprzednim filmie, będziemy po prostu zapładniać tą boginię Kalima, jak to tam powiedziałem, z tego Indiana Jones, to my ją będziemy zapładniać myślami, dążeniem i tak dalej. I tak chcą hybrydy, które tego chcą. Oczywiście. Oni wykorzystują tutaj bardzo takie oglądalne bardzo portale, żeby właśnie to wylansować, nie? To będziemy po prostu napędzać, nie? To tymi myślami będziemy po prostu zapładniać, będziemy ją nasycać. No się później nie dziwmy, jak będziemy, powiedzmy, zasysając nauki demonów, zasysamy, oddajemy energię demonom i demony się karmią naszą energią. I teraz pytanie, co chcesz? To masz. Chcesz demona karmić? Nie ma sprawy. To jakie będziesz miał życie? Przerąbane. No bo co można po demonie oczekiwać? Tylko przerąbanego życia. A więc no wszyscy od razu tutaj powiecie, że tego, no ja mam takie życie, tego innego. Ale trzeba się zastanowić, o czym się myślało, do czego się dążyło i tak dalej. A więc widzimy, jak ważne jest myślenie. Tutaj poczucie tożsamości, tego, co się myśli. Chcesz myśleć tak? No to będziesz miał tak, jak myślisz. Proszę bardzo, mamy całą armię defetystów.
wszystko na negatyw, koniec świata i tak dalej, i tak dalej. Jak to powiedział, że ma być koniec świata, to jak oni sobie wyobrażą, że to jest apokalipsa, czyli koniec, wszyscy zginą. Religie mówią, demoniści mówią, wszyscy. Cała armia, demony krzyczą, powiedzmy tego, przez różnych tam demonistów, krzyczą, że ma być koniec świata, wszyscy zginą i tak dalej. Za 3 dni, to ja mówię, kanał ma wyparować, nie? Mogę za 3 dni przejechać tutaj, wyparował czy nie? Ale po co się robi? To się sieje defetyzm, żeby walczyć z waszymi myślami. Chcecie coś negatywnego, to będziecie mieli, bo wymyślicie to, będziecie o tym myśleć. A niektórzy mówią, nie, nie, to tego nie będzie, tam żadnej apokalipsy i tak dalej, nie? Nie będzie tego, tak, tak, nie będzie, oczywiście, że nie będzie, tak jak jest to, które się sprzedaje, że wszyscy zginą, że to będzie jakieś wydarzenie i tak dalej, i tak dalej. A więc to celowo jest po prostu robiony defetyzm, żeby walczyć z waszymi myślami. Żeby przekierowywać wasze myśli na strach, a strach napędza demony. A więc będziecie mieli, a się to tak, inaczej mówiąc. Będziemy mieli przerąbane życie, jeżeli będziemy po prostu negatywnie myśleć. Tak jak oni chcą. Hybrydy i demony. To znaczy demony i hybrydy. I oni do tego wykorzystają internet. To jest właśnie też... To się różnie nazywają, to są tak zwane, ja to nazywam, jak ja na to wszystko patrzę, ja to nazywam, to są tak zwane niezależne telewizje. Oni mają niezależność, tak. To jest niezależność od prawdy, ale zależność od demonów. No i teraz mamy następne pytanie. Czy demon powie ci prawdę? On ci prawie, demon powie 95% kłamstwa, 5% prawdy. Ale po co on powie te 5%? Że mógł kłamać do końca, nie? Jaki problem? Nie, nie, 5%, on musi się zalegalizować, uwiarygodnić. Człowiek musi przyjąć chociażby jakiś element, coś takiego, że mu się to podoba i tak dalej. Na przykład, no widzicie, rozgadałem się, ale trudno, mówi się trudno po prostu, bo ten przykład też chciałem powiedzieć, no, też czekałem na okazję, kiedy to powiem. Otóż w internecie są bardzo takie oglądalne odcinki tak zwanego przekazu duchowego. Jest przekaz duchowy. Nawet niektórzy piszą komentarze, to jest najlepszy przekaz duchowy od paru lat. Więc to jest przekaz demoniczny. O co chodzi? Dwa demony dyskutują. Jeden demon to się materializuje jako ojciec Pio, a drugi demon się nie materializuje, no i po prostu opowiada. Słuchajcie, oni tą szopkę uprawiali 25 lat, a dzisiaj jest po prostu, poszło do internetu i nagle wszyscy się jarają tym, jak głodni narkomani walą sobie w żyły i piją kompot. Ale to zostało tak obliczone na to, po to 25 latach, powiedzmy, dwa demony dyskutują przez 25 lat, widzicie, to jest 25 lat, dyskutujesz przez 25 lat z jakimś zmaterializowanym demonem, który udawał ojca Pio, o, w ten sposób. A drugi, powiedzmy, taki, o, powiedzmy, niezmaterializowany. I słuchajcie, a to szopka trwała aż tyle lat. A dlaczego to zostało? Bo dzisiaj ludzie właśnie wiedzą o tym, że jest taka sfera duchowa, a więc potrzebują na zasadzie narkomana w żyłę, potrzebują tak zwanego właśnie jakieś informacje stamtąd. Słuchajcie, mnie też pytacie, skąd ja mam te informacje albo jakieś inne rzeczy i tak dalej. Słuchajcie, na razie ja nawet nie mogę na ten temat powiedzieć, bo dzisiaj na przykład miałem rozmowę na ten temat, to mi wręcz nawet powiedziano, słuchaj, zostaw to. Na razie zostaw, nie ten czas. Oczywiście, dlatego robię film o tożsamości, bo też w sumie kwestia mojej tożsamości jest z tym związana. No i tak dalej. Oczywiście nie mogę dalej gadać, bo to nie czas. Ale co, ja mam parcie na to, żeby Państwo powiedzieć o swojej tożsamości, swojej historii i tak dalej, o różnych innych rzeczach właśnie, którą ludzie mówią, że właśnie, że to są tak zwane kwestie duchowe. Słuchajcie, kwestie duchowe są bardzo proste. To tak, żeby od razu wytłumaczyć, bo jak już słyszę, jakiś ktoś tam w internecie popyta, że ktoś ma jakieś tam kwestie duchowe, jakieś tam, to są przekazy demoniczne. To są z reguły demoniści popychają, ponieważ nie wiedzą, co to jest duchowość. Duchowość jest bardzo prosta, każdy ją ma. Albo masz więź z pałacem, z najwyższym, albo go nie masz. Proste. Myślisz? O czym myślisz? O czym będziesz myślał? O pierdolach myślisz? Czy będziesz myślał o tym, który mieszka w kuli? O tym, czy zastanawiasz się, co będzie w przyszłości? Nie? O czym myślimy? Czy myślimy o tym, czy rozmawiamy z tym, który mieszka w kuli? Nie?
I proszę bardzo, wszyscy demoniści nad słowo niebocentryst to mają Parkinsona. Łapki im latają. Muszą latać sobie. No bo to jest temat, ponieważ władcą przeszłości jest ten, który mieszka w kuli. Nie ci, którzy powiedzmy mówią, że oni mają duchowość i tak dalej, tam pierdoły. I to jest bardzo ważna sprawa. To jest taki jakby wniosek strategiczny. A więc pamiętajmy o swojej tożsamości, Wielkiej Lechii. To nam pomoże pozytywnie myśleć dookoła i zmienić nawet naszą rzeczywistość. Trochę tutaj zahaczyłem tego sekretu, ale słuchajcie, ja zawsze uważam, że filmy i te wszystkie dyskusje Państwa, które są po prostu pod filmami, są bardzo twórcze, ponieważ zawsze jesteście kopalnią pomysłów, ale jesteście też kopalnią tego, że po prostu to się przedyskutowuje i później się robi z tego film. Także tutaj widzicie, tak więc słuchajcie, z nad kanału Holandii Mariusz Szczetyński. Powodzenia. Na razie.